Przez dwa dni położony w południowej Wielkopolsce Raszków był stolicą polskiego kolarstwa młodzieżowego. Rozegrano tu Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich. Startowało ponad 500 zawodniczek i zawodników. Zawodnikom towarzyszyła kapela znad Baryczy Bogdana Cebulskiego. Ja jestem chłopak z ZDS-u, ja jestem solą polskiej wsi. Tu nie ma żadnych interesów i roi rąkami dzieci. Choćby drużyna ma przegrała, to mi przeszkodzi na wieczór, żeby rąka pokochała. Po raz szósty Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich. Po raz szósty możemy z rzędu organizować tą wspaniałą imprezę. Kolarze, działacze, trenerzy przyjęli nasze zaproszenie. Jest wspaniała atmosfera. Raszków zawsze słynął ze sportu kolarskiego. Mieliśmy tutaj olimpijczyka Wojtka Pawlaka, który był w Seulu, który był w Barcelonie. Z Raszkowa, z naszej gminy wywodzi się wiele mistrzyń Polski, bo tu rozpoczynało się kolarstwo kobiece w Polsce. Mamy wielu mistrzów Polski, jeśli chodzi o chłopaków, mężczyzn. Także cieszymy się, że możemy przez kilkadziesiąt lat kultywować tę tradycję. No i gmina Raszków stoi sportem kolarskim. Pierwszego dnia walczono o medale Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas. Zaś drugiego rozegrano wyścigi ze startu wspólnego. Uroczyście wyglądała ceremonia nagrodzenia najlepszych zawodników na rynku w Raszkowie. Szóste Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich uważam za otwarte. W Mistrzostwach Polski bardzo dobrze spisali się zawodnicy pochodzący z wielkopolskich klubów, którzy wywalczyli 19 medali, 4 złote, 7 srebrnych i 8 brązowych. Najwięcej, bo aż 9 medali zdobyli wychowankowie Roberta Taciaka z UKS-u Mróz Jedynka Kórnik. Przed Państwem zespół, który od lat święci triumfy w sporcie młodzieżowym i wspaniały trener, pan Taciak. Chciałbym, żebyście się na początek przedstawili. Mateusz Przymusiński, Dawid Wika-Czarnowski, Julia Przymusińska, Maria Hoffman, Emilia Jurga, Wiktor Pesz, Jan Szyszka, Aleksander Leśniewski. No cóż można powiedzieć, wszystko zgodnie z planem. Nie wywieramy jakiejś presji, ale jak się ma wspaniałą młodzież, wspaniałe takie dzieci, to nic innego nie pozostaje, tylko wywalczyć tych medali najwięcej, ile się da. Koordynatorem programu szkółek kolarskich w ramach ogólnopolskiego projektu rozwoju kolarstwa Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Kolarskiego jest Lucjusz Wasilewski. Po raz szósty organizujemy w Raszkowie Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich. Przyjechało ich 540 zawodników. W ubiegłym roku też było coś 506 czy 507. Mamy co roku więcej zawodników, co roku ta impreza nam się rozrasta. Mamy tutaj organizacyjnie pięknie to przygotowane. Ja chciałem podziękować z tej okazji, że mogę tu dzisiaj wystąpić. Tutaj samorządowi, panu burmistrzowi miasta i gminy Raszków. Chciałem podziękować sponsorom, a szczególnie Ministerstwu Sportu, bo gdyby nie Ministerstwo Sportu, to nigdy ta impreza by nie mogła się odbyć. Tak? Finansują nas, wspierają, pomagają, ale oprócz tego mamy tutaj miejscowych ludzi, którzy, jak Kazimierz Orłowski, którzy nam pomagają w organizacji tego wyścigu.
Chciałbym, żeby pan powiedział o swojej miłości do kolarstwa, o tym wszystkim, co pan robi tutaj z Lucjuszem Wasilewskim oraz spojrzenie na polskie kolarstwo. Spojrzenie na kolarstwo to jest bardzo ważne, bo młodzież się odciąga od różnych nawyków do kolarstwa. I dobrzy trenerzy mają dobrych zawodników i zdobywają dobre medale i bogate medale, a nie piwko pod sklepem czy kioskiem. A miłość do kolarstwa to mam przez sąsiada, bo mam sąsiada, który od dzieciaka się znamy i mieszkał obok szkoły. I to z jego siostrą chodziłem do szkoły, spotykaliśmy się często. I Lucjana bardzo kusiło to kolarstwo, no i także mnie wciągnął do tego kolarstwa. No i muszę wspierać. Pierwsze wyruszyły na trasę uczennice klas piątych, 54 zawodniczki. Miały do pokonania dwie 8-kilometrowe rundy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! I wystartowały! Punktualnie! Wystartowały! Czas? Tak? I przypominam, że to druga runda. Dupa! Pięć minut po uczennicach klas piątych wystartowały dziewczyny z klas czwartych, 22 zawodniczki. Po przejechaniu 16 kilometrów pierwsza na mecie zameldowała się Nadia Hartmann z uczniowskiego klubu sportowego Feniks Rydułtowy. Na drugim miejscu uplasowała się Nikola Gliniecka ze szkółki kolarskiej w Sokółce, a na trzecim Milena Tokarska z miejsko-gminnego ludowego klubu sportowego Błękitni Kozie Głowy. Dziewczyny z klas czwartych, które miały do pokonania tylko jedno okrążenie, zostały dogonione przez starsze koleżanki i przyjechały na końcu finiszującej grupy. Koszulka z godłem narodowym, z napisem Raszczów Polski, Związek Kolarski, złoty medal, srebrny, proszę. Tak jest, gratuluję medali. Drugie miejsce, pierwszy wicemistrzyni Polski, Nikola Gliniecka, druga wicemistrzyni Polski, Milena Tokarska, Nikola Koszulka. W gronie 11-latków zwyciężyła Otylia Kozłowska z UKS Cyklista Rypin. Drugie miejsce zajęła Maria Okrucińska z Kopernikusa Toruń, a trzecie Emilia Bindasz z UKS Feniks Rydułtowy. 88 zawodników stanęło na starcie Mistrzostw Polski w kategorii klas piątych. Mieli do pokonania dwie rundy, w sumie nieco ponad 16 kilometrów. Zwyciężył Krzysztof Górzyński z UKS Kometa Obrowo, drugie miejsce zajął Aleksander Kasprowicz z Grudziądza, a trzecie Filip Asparadec ze Szczecina. Wspaniała postawa, wspaniała jazda i wspaniały finisz. Chciałbym, żebyś powiedział o tym wyścigu, który przed chwilą się zakończył. No, ustawiłem się w pierwszym rzędzie po wczorajszym wyścigu i wyścig był ciężki, ponieważ było bardzo dużo kraks. No, trasa była płaska, więc... I ten finisz? No wyczekany dobrze. Na kole siedziałem i w odpowiednim momencie wyskoczyłem. Krzysztof tutaj jest naszym, że tak powiem, liderem, był na dzisiejszym wyścigu. Oczywiście cała drużyna na niego pracowała. To są młodzi zawodnicy, którzy się cały czas uczą. Jak widzimy, też słuchają rad trenera. Krzysztof, my jesteśmy w ogóle z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie naszym zdaniem jest bardzo dobrze rozwinięta liga uczniowskich klubów sportowych, gdzie oni cały czas mogą się kształcić jako zawodnicy w peletonie. A ponadto firma teraz Koperników zobowiązuje. Dokładnie. Kopernikus jak zawsze była solidną firmą. Tutaj akurat Krzysztof reprezentuje szkółkę z Komety Obrowa, która bardzo ściśle współpracuje z Kopernikusem.
za pierwsze miejsce i za czwarte miejsce nagrody specjalne w postaci pucharu od pana Stanisława Cerekwickiego. Drodzy Państwo, gorąco dziękujemy pan Stanisław. Wielkie brawa dla zawodników klasy piątej. 64 zawodników rywalizowało o medale Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich w gronie 11-latków. Mieli do pokonania jedno okrążenie, czyli 8000 metrów. Zwyciężył Kacper Mizuro ze Szkółki Kolarskiej w Lesznie. Drugie miejsce zajął Jacek Żytowiecki, UKS Wiktoria Radzymin, a trzecie Igor Juszczak z Koźminianki Koźminek. 44 zawodniczki walczyły o medale Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich w klasach siódmych. Miały do pokonania 3 rundy po 8100 metrów. Na mecie najlepszym finiszem popisała się, podobnie jak przed rokiem, Eliza Rabarzyńska ze Zbójna. Drugie miejsce zajęła Maria Hoffman z Kurnika, a trzecie Anna Preca z Ratusza Maszewo. Chciałbym, żebyś pochwaliła się swoimi wynikami oraz powiedziała o tym dzisiejszym wyścigu. Więc tak, w ubiegłym roku byłam też również mistrzynią Polski ze startu wspólnego. No i właśnie dzisiaj ten tytuł się powtórzył, obroniłam. No i dzisiaj trasa była bardzo trudna, szczególnie na tych odcinkach, w których wiało. Na tych ostatnich metrach ciężko było się wybić do przodu, bo zawodniczki ściśle trzymały się grupy, no i było bardzo trudno. Panie trenerze, chciałbym, żeby pan powiedział o tej wspaniałej zawodniczce. 3 lata temu rozpoczęła swoją karierę, od razu wygrywając tu w Raszkowie. Także to jest trzeci tytuł mistrzyni Polski. Jeden rok był troszeczkę takiej posuchy, ale trudno mówić o posusze, bo to był brązowy medal. Była pewna tam niedyspozycja zdrowotna, ale ostatnie 2 lata to mamy złoty medal. Jest to zawodniczka, którą cechuje przede wszystkim dyscyplina, umiejętność koncentracji i do tego talent. Ona jest dziewczyną dynamiczną, szybką i jeżeli jest dobrze ustawiona, to nie ma mocnych. Wczoraj udało mi się zdobyć pierwsze miejsce, 8 sekund przewagi chyba, a dzisiaj miał być plan, że miałyśmy odjechać w mniejszej grupie i później popróbować zdobyć medal, ale nie udało się i był finisz z grupy i udało mi się zdobyć srebrny medal. Czy liczyłaś, ile medali zdobyłaś w Mistrzostwach Polski? Z tymi chyba 6, ale nie jestem pewna, na szosie. Twoje marzenia? Chciałabym startować w Mistrzostwach Świata i Europy i zajmować tam bardzo dobre miejsca. Życzę Ci tego i gratuluję tych sukcesów, które już masz na swoim koncie. 45 zawodniczek walczyło o medale Mistrzostw Polski w wyścigu ze startu wspólnego klas szóstych. Miały do pokonania 3 rundy po 8100 metrów, w sumie nieco ponad 24 kilometry. Wygrała Sandra Schulz z ziemi darłowskiej, druga była Weronika Wąsaty z STC Stargard, a trzecia Kornelia Braun z KTC Kołobrzeg. Na podium najlepsze zawodniczki 13-letnie. Koszulkę mistrzyni Polski zdobyła Sandra Schulz, drugie miejsce zajęła Weronika Wąsaty, a trzecie Kornelia Braun. 72 zawodników startowało w wyścigu o medale Mistrzostw Polski ze startu wspólnego w klasach szóstych. Mieli do pokonania 3 rundy, czyli ponad 24 kilometry. Zawodnicy jechali bardzo mocno. Uzyskali przeciętną prędkość ponad 35 km na godzinę. Na finiszu wspaniałymi umiejętnościami sprinterskimi popisał się Patryk Goszturny z UKS-u Zefir Wola Droszewska. Wychowanek Krzysztofa Perza wyprzedził o centymetry Szymona Gawarkiewicza z Kopernikusa Toruń. Trzeci był Wiktor Gaudyn z KTK Kalisz. Klasa szósta, tytuł pierwszego wicemistrza Polski, drugie miejsce Szymon Gawarkiewicz, Kopernikus Toruń. Trzecie miejsce tytuł drugiego wicemistrza Polski, Wiktor Gaudyn, klub sportowy KTK Kalisz. Przed Państwem jeden z najlepszych trenerów, pan Krzysztof Pesz, wychowawca wielu, wielu wspaniałych kolarzy i młody zawodnik właśnie z Woli Droszewskiej. Panie Krzysztofie, chciałbym, żeby pan powiedział kilka zdań właśnie o możliwościach oraz o tych wspaniałych zwycięstwach w Mistrzostwach Polski tego młodego zawodnika.
Tak, bardzo się cieszymy. To jest takie dwa szczęśliwe dni Patryka. Wczoraj złoty medal w jeździe indywidualnej na czas. Dzisiaj potwierdził swoje duże umiejętności. Finisz z dużej grupy, pierwsze miejsce. Cieszymy się niesamowicie. Mamy tutaj też informację właśnie, że nasz idol kolarski Przemek Kasperkiewicz, który pochodzi też z naszego klubu w Eurosporcie, jest w ucieczce na dookoła Słowenii. Jest to taka kontynuacja poprzez od 25 lat zawodników z naszego klubu, którzy przechodzą później do KTK, no i w świat. Teraz chciałbym, żebyś opowiedział o tym dzisiejszym etapie, o tej wspaniałej końcówce. W odpowiednim momencie wyrzuciłeś rower. No, wyścig był bardzo trudny. Wiatr był boczny i się ciężko jechało ogólnie. Nie mogłem znaleźć pozycji, lecz jakoś na ostatnich metrach wyszedłem z koła. No, jakoś wygrałem. No. Tak powiedziałeś, jakoś wygrałem, ale to przecież błysk szczęścia, praktycznie błysk szprychy, bo wyrzuciłeś ten rower w odpowiednim momencie i wyprzedziłeś zawodnika, który był tutaj wstawiany w gronie faworytów. No, myślę, że to był też właśnie dzięki temu wygrałem, że wyrzuciłem odpowiednio rower, ale... Na treningu, Patryk, tak? To są takie rzeczy, które się uczymy na treningu po prostu i te milimetry w kolarstwie robią złoty medal, tak? To jest wypracowane w treningu. A jazda indywidualna na czas? No, myślę, że właśnie jestem stworzony do jazdy na czas, ponieważ lubię jeździć na czas i myślę, że mi to w miarę wychodzi. Twoje marzenia? Zostać mistrzem świata i być dobrym, tak wielkim kolarzem jak Przemysław Kasperkiewicz. Życzę Ci tego i gratuluję. Gratuluję również panu trenerowi, panie Krzysztofie. Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. Dziękujemy. Dziękuję. 8 zawodniczek walczyło o medale Mistrzostw Polski w najstarszym roczniku, czyli w klasach 8. Miały one do pokonania 3 rundy, czyli nieco ponad 24 km. Jechały bardzo szybko. Pokonały cały dystans ze średnią prędkością prawie 33 km na godzinę. Wygrała Roxana Barchan z MKS-u Cyclo Corona Kielce. Druga była jej koleżanka klubowa Natalia Kaczmarek, a trzecia Emilia Jurga z UKS Mróz 1 Kórnik. Wielkie brawa, mistrzyni Polski, po raz drugi w tym roku Roxana Barchan, Cyclo Corona Kielce, w jeździe indywidualna czasy dzisiaj wywalczyła złoty medal. Drugie Natalia Kaczmarczyk, również z Kielc, Corona Kielce, trzecia Emilia Jurga. O medale Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich walczyło 50 uczniów klas 7. W tym roczniku musieli oni pokonać 4 rundy, czyli ponad 32 km. Jechali bardzo szybko. Żadnemu z zawodników nie udało się odjechać. Na mecie najszybszy był Jakub Fosiński z UKS-u Cyklista Rypin. Drugie miejsce zajął Dawid Wika-Czarnowski z UKS-u Mróz 1 Kórnik, a trzecie Kamil Kordaliński z Piasta Szczecin. No coś wspaniałego. Wczoraj udało nam się, czy moim zawodnikom udało się zdobyć 2 złote medale. Jakub Fosiński i Otylia Kozłowska. I dziś również ci zawodnicy zdobyli pierwsze miejsca ze startu wspólnego. No coś wspaniałego. Nie oczekiwałem, że aż tak świetnie wypadną moi zawodnicy. Chciałbym, żebyś powiedział o tym morderczym wyścigu ze startu wspólnego. Naprawdę ciężki wyścig. Nie myślałem, że będzie aż taka prędkość na samym finiszu. Przełożenia po prostu nie starczało. Jechaliśmy na totalnym młynku przez jakieś ostatnie 2 km. Naprawdę ciężki, bardzo ciężki wyścig. Twoje największe sukcesy? Wczoraj i dzisiaj, 2 Mistrzostwa Polski. Marzenia? No, dostać się do elity i na olimpiadę. Mistrz Polski, zaczynamy od jego, bo tutaj ta koszulka narodowa. Jakub Fosiński, uczniowski klub sportowy cykliści Rypinę. Bardzo proszę, Jakub, tak, teraz otrzymuje gratulacje pan burmistrz Pręcza. Drugi miejsce, Dawid Wita-Czarnowski, tytuł pierwszego wicemistrza Polski. Tutaj jest Mróz 1 Kórnik. Trzecie miejsce, Kamil Kordalski,
23 zawodników zgłoszono do wyścigu klas ósmych. Mieli do pokonania 5 okrążeń po 8100 metrów, czyli w sumie nieco ponad 40 kilometrów. Ostatnie dwa okrążenia to samotna jazda Adriana Gorwy z MKS-u Polkowice. Jechał bardzo szybko. Pokonał cały dystans ze średnią prędkością ponad 38 km na godzinę. Drugie miejsce ze stratą 15 sekund zajął Wiktor Pesz z UKS-u Mróz 1 Kurnik. Peleton ze stratą 55 sekund przyprowadził na metę Szymon Maciejewski z MKS-u Cyclocross Korona Kielce. Brawa, brawa! Adrian Gorwa, mistrz Polski. Tytuł pierwszego wicemistrza Polski Wiktor Pesz, plus 1 Kurnik. Tytuł drugiego wicemistrza Polski Szymon Maciejewski w Kielce, Cyclocross. Blasków sportem stoi, bo to nie tylko kolarstwo, ale także piłka nożna, tenis stołowy. Jesteśmy w czołówce drugiej ligi, biegi na orientację, dwa bractwa kurkowe, trzy organizacje wędkarskie, siatkówka. Także no, tego sportu mamy tutaj bardzo wiele, tym się szczycimy i cieszę się, że młodzież i osoby starsze coraz częściej uprawiają sport. To jest bardzo ważne dla kondycji, dla zdrowia.